żeśmy kibicowali i wierzyliśmy, że będzie wysokie, wysokie miejsce. Żeby nie ten deszcz, to byłoby złoto, ale ten deszcz przeszkodził i te zjazdy, o. Zewą idziemy jeszcze? Usłyszał cię. Dla nas jest to po prostu, mówię, wydarzenie, oglądać swojego mieszkańca, który naprawdę wspaniale walczył, chociaż trasa była naprawdę, to sam mogę ocenić, że będąc laikiem akurat w tej dyscyplinie, że ona była mordercza, a jednak zdobył wspaniałe 6. miejsce i powiem jedną rzecz, nie wyobrażam sobie, żeby nas tutaj nie było. No bo przypominam sobie gdzieś 24 lata temu, jak wyjechano po mnie, wiem, że to było naprawdę coś wspaniałego, coś miłego, więc to, że przyjechała tutaj rodzina, przyjechali ci, nazwijmy jego koledzy, koleżanki, sąsiedzi, to jest coś takiego normalnego. Wyczyn, sukces powinien być zawsze doceniany, nawet takimi drobiazgami jak przyjazd tutaj na lotnisko. A pochwalmy się trochę, no bo no mamy paru olimpijczyków na terenie gminy, to wyliczmy. No tak, mamy 4 olimpijczyków. To jest właśnie Maciej Bodnar. To jest Tomek Motyka, z którym dzisiaj rozmawiałem, ale wyjeżdża na zgrupowanie z młodymi adeptami szermierki i nie mógł przyjechać. Jest Ula Włodarczyk, dyrektor Departamentu Sportów Wyczynowych i ona dalej jest w Rio i tam organizuje wszystko, co jest związane ze startami naszych zawodników. No i ja. Ale czekamy na tą 5. osobę, żeby te 5 kółek olimpijskich można było wpisać, narysować na naszej mapie gminy. No właśnie, powiedzmy, bo jest taka szansa i te strzą stawy. Możemy no uronić takiego tak rąbka tajemnicy? Tak, i dzisiaj wysiadając z busa, gdy zobaczyłem Sandrę Bernal, powiedziałem, za 4 lata przyjeżdżam po ciebie. No i tak niech się stanie. I tak będziemy na pewno trzymać, najwięcej to od niej zależy. My będziemy trzymać kciuki i będziemy się starać pomagać po prostu jej. Dziękuję za rozmowę, no i czekamy, czekamy na Macieja. Dziękuję. Agata, ale to trzeba przyjść z tego. Mały jestem od mały. Co ty się mały? Właśnie pojechała na igrzyska. Strzelaniem można się dać, że jutro nie mam pojęcia. Sandra, przepraszam, że ciebie zaczepię, bo jesteś dobrym kandydatem za 4 lata na olimpiadę. Powiedz, jak ci idzie w sporcie? W strzelectwie? No, na razie jest dobrze. Myślę, że aspiruję na wyższe wyniki. No, ale miałeś swoje epizody z taekwondo, tak? Taekwondo, tak, miałam najwyższe, to było 3. miejsce na Mistrzostwach Polski, ale już to już historia jest? Tak, to już jest niestety historia, czas mi nie pozwala i szkoła na to niestety. To czym się teraz pasjonujesz, jaki sport? No teraz to strzelectwo sportowe, dokładniej trap kobiet, 75 rzutków, no i tu nie strzelam i mam aspirację. Marzeniem jest udział w igrzyskach oczywiście, olimpijskich, ale jak będzie, zobaczymy. No przed chwilką z Wojtem rozmawiałem właśnie, że jesteś dobrym kandydatem. Czekamy na to 5. kółko olimpijskie. Postaram się. W twojej postaci. No, a powiedz, te rzutki, na czym to polega? Czyli jak to się odbywa wszystko? Jak to się odbywa? No przede wszystkim są strzelane 3 serie, 25 strzałów w jednej serii. I wylatują rzutki, to jest taki no... Mówisz, talerzyk ceramiczny, który wylatuje pod różnymi kątami, prosto, w lewo i w prawo. I jest 9 schematów i my strzelcy nie mamy pojęcia, jaki schemat... Czyli pewne zaskoczenie. Tak, pewne zaskoczenie. Nie mamy pojęcia, co wyleci w danej chwili. Ile czasu na strzał jest? Od momentu złożenia, znaczy każdy ma różny timing, ale jest do 10 sekund. Inaczej wtedy trzeba powtórzyć jeszcze raz, ale no, na takich wyższych to jest, po prostu jest złożenie i jest ta chwila 3 sekundy. No wiadomo, bo ta rzutka leci, ona nie leci w nieskończoność, tylko leci nie. Za chwilę i nie ma, tak? No tak, znaczy po wywołaniu ona leci. Wywołanie leci, wylatuje z bunkru, tak zwanego, z prędkością 100 km na godzinę i leci tam na, najdalej na 80, na dolot 75 metrów. No to ile takich rzutek jesteś w stanie zestrzelić?
Największym moim wynikiem na zawodach w serii było 22 i to było we Włoszech, w Lonato, na Mistrzostwach Europy. No na treningu było oczywiście lepiej, ale trening to nie zawody niestety, to jest inna presja. Czyli jakim tytułem możesz się teraz pochwalić? Mistrz Polski. Dwukrotny albo trzykrotny, nie pamiętam już. No i udział w Mistrzostwach Europy tegorocznych. A od kiedy to strzelectwo trenujesz? Od 2012 roku. To było równolegle z taekwondo, czy nie? Tak, to było równolegle z taekwondo. Znaczy taekwondo było pierwsze, bo było pierwsze w Sząstawie, potem było strzelectwo. Ale strzelectwo z tego, że od 12 lat dopiero można strzelać. Bo młodszy, no to niestety nie, no broń jednak ma odrzut, no i może zrobić krzywdę. Także od 2012 oficjalnie z licencją już brałam udział w zawodach i strzelałam. No to bardzo dziękuję za ten wywiad. Nie ma sprawy. I czekamy na kolegę trochę starszego od ciebie. No i miejmy nadzieję, że za 4 lata będziemy widać też ciebie tutaj. Dziękuję. Jesteś wielki. Schudłeś. No co, jak kubeczki, tak to zdaje? Tak. Myśleliśmy, że się tam wywrócisz. Pod ten wynik, tak? Trzymaliśmy cię na dół. Trzymaliśmy cię, nie Maciuś. Tak puchałam w telewizor, że cię tak puchałam i ci się dziękujemy. 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 Lecę pić. Ile leciliście? Ja pojechałem 12 godzin do Amsterdamu. Dwa dni. No to czyli mamy dwóch olimpijczyków. Tak, razem. Albo trzeba. No. I obydwaj szóste miejsce zajęli. Nie, ja byłem siódmy. Siódmy? Tak, oczywiście. To przepraszam się. Czesio, to masz plusa za to. Kawalerski stan i Maciek niech żyje nam, ole! Panie Macieju, trochę wrażeń proszę powiedzieć, jak tam było na olimpiadzie. Nie, no, Maciuś, ja jako najstarszy kibic, dziękuję. Najstarszy kibic. Nie no, wrażenia są fajne. No i czekamy teraz, Maćku, na złoto, to będziemy ci cała tu wieźć. Nasza dwie. No, jak dwie? No, cała Krząstawa będzie cię witać. Złoto w Tokio. Wszyscy przyrzekli, że za 4 lata jadą. Czy będzie złoto, czy co innego. No, ale nie, ja już czuję, będziemy wszyscy dmuchać, będzie złoto. Jestem. Panie, to już nie ma, jestem. Co się domontuje? Jestem. Dawaj, z tym dawaj, tutaj.
Szybciuteńko, bliziutko, bierz cykła. Sandra, niech się przytula, żeby się zaraziła. No, ona już jest zarażona, tak? Proszę pana, bo ona jest mistrzynią Polski. Tak. Tak. Ale w czym powiem? No jak to? W strzelaniu. No to powiedzieć, no. To już te... I to do ruszających się obiektów. Będziemy teraz... Tu takie młode chłopaki niech ci ciągną. Co to? Co to? Jeszcze 4 lata pociągu.